dobry, kochani. Therapeutic mamy tutaj razem z Ronik. Dzisiaj będziemy przedstawić dwie różne soczki, które na samego początku twojego dnia, to jest coś niesamowitego. Lubię zacząć mój dzień od jakiś sok, soczek, jakiś shot, bardzo intensywne, ostre. To jest fajna rzecz, żeby krążenie krwi już zaczęło i wtedy dopiero zaczynam moje yoga ćwiczyć. Na przykład. Ok, zaczynamy dzisiaj od naszej limoniady. To będzie zielone limoniadę. Będziemy skorzystać jabłek, jarmuż, seler naczowy i nasze ogórki. To będziemy robić na początku. Teraz dla odważniejszych ludzi to mamy drugi przepis. Myślę, że będzie wam smakowało, ale jest trochę bardziej intensywny. Teraz możemy zacząć z jabłkami. Od początku lecimy. Ekstra. Mamy bez naszej drzwiczki, żebyście od razu zobaczyli soczek, który wyleci. I idziemy dalej z naszej seler naczowe. Jak pokroimy w takie małe kawałki, co są wiele bardziej wydajne, mamy więcej soczek z tego. Jak będzie sezon, możecie używać całe łodygi naszej jarmuż, ale akurat jak nie ma sezonu, znajdziecie to, co możecie w sklepie, używacie to, co jest do sprzedania. Ok. Już widać te warstwy, jak się robią z naszymi sokami. Ok. Teraz działamy z ogórkami. I teraz pokroimy jeszcze jedną cytrynę. I to będzie nasze limoniadę. Zielone. Ok, cheers, spróbujemy. Rewelacyjne, rewelacyjne. Bardzo smaczne. Matko, bardzo dobre. To jest doskonałe śniadanie. Ok, teraz nalejemy resztę. Zostawimy dla rodziny. Tutaj do naszego pojemnika. I pokażę wam drugi soczek, który naprawdę ma kopa w sobie. Więc jak dla was to jest zbyt łagodne, zbyt takie, to zobaczycie kolejne. Ok, to wyczyścimy to troszeczkę, to wrócę do was i będziemy działać. Już mamy nasze zielone soczek odstawione. I teraz zaczynamy nasz sok dla poważnych, odważnych chyba. Dokładnie tak. I teraz to jest ostre, to jest gorzkie, to jest z imbirem taki, to będzie ci piec w języku, ale to też jest na stan zapalny, krążenie krwi, to będziecie to poczuć od razu w głowie, jak wypijecie. Zaczynamy nasze tutaj wyciskarkę i od razu zobaczycie, jak fajnie i wydajny to ten wyciskarka jest, jak zaczynamy wyciskać taki korzeni, który nie do końca nie jest łatwy wyciskać sok z imbirem, z kurkuma. Zobaczycie, jak fajnie to wychodzi. Intensywne, pomarańczowe i dorzucamy nasze marchewka. Cytryny dodajemy. Wydaje mi się, że pół cytryny będzie akurat.
I żebyśmy z tą półkę na górze jeszcze mogli pracować, to robimy rewers. To wszystko wychodzi do góry i jeszcze raz idzie w dół. Ok. Wyłączymy i szykujemy nasze shot. Nalejemy. I używamy, nie polecam dotykając kajencki pieprz z rękami, bo później dotykasz oczy i to boli bardzo, więc lepiej jakiś z drugiej strony łyżka możesz używać i żeby było ładne i kobiece, to zawsze możemy dać taką cytrynę, najpierw pokroić, żeby było naprawdę kobiece. Ok, teraz kilka głębokich oddechy, żeby krążenie krwi już zaczęło. Ostre. I od razu czuję, od razu mi otwiera krwi. Czuję, jak głowa trochę kręci, to jest takie fajne uczucie. I idziesz z tym uczuciem na macie, zaczynasz ćwiczyć yoga i od razu czujesz, jak twoja praktyka jest coraz głębiej. Czyli dzięki naszej wyciskarce możemy troszeczkę więcej zyskać naszego dnia. Jak zaczynamy nasz dzień z sokami, to będziecie to poczuć, że trochę lżej idę, jakbym było na humory, chodzę przez pomieszczenie w moim domu. Ani taki ciężki, jak ja jem coś ciężkiego od samego rana, to takie chodzenie jak potwór, nie? Więc spróbujcie soki dzięki naszej wyciskarce Wartman. Dzięki Ronik za zaproszenie i do zobaczenia w kolejnym filmie. To pa, pa. Psst, poczekajcie jeszcze chwilę. Obejrzyjcie kolejny filmik i możecie zobaczyć, co możemy robić z pulpą po wyciśnieniu soczek, okej? Okay?